Cześć wszystkim, Piłka. Mamy 20 lipca, godzinę 9:45 i zapraszam Was na nowego vloga. Ja dzisiaj jestem chodzącym zombie, odkąd wstałam, chociaż ja nie wiem, kiedy poszłam spać, kiedy wstałam, ale opowiem Wam tak krótko, dlatego że jest z czego się pośmiać. Więc zasnęłam koło 24 na kanapie, jak zawsze. Ja zawsze zasnęłam na kanapie i potem Lauren również zasnął na tej kanapie. I dopiero tam o 1:30 się przebudziliśmy i poszliśmy do łóżka, a zasnęłam i słuchajcie, o 3:00 nad ranem. I właśnie to była 3:00 nad ranem, ale jak ja Wam opowiem, co tutaj się działo. Alex do mnie przychodzi i on był tak rozbudzony, jakby była pełnia dnia, a więc mi to tak, wiecie, zmuliło, bo on nigdy się nie budzi w nocy i jak już się budzi, to jest naprawdę rzadkość, żeby zrobić siusiu albo, no nie wiem, naprawdę rzadkość. I on tu stoi nade mną nad łóżkiem i on mnie budzi, że już, jak to się mówi, jest dzień. I ja tak patrzę na swój telefon i patrzę, że tam była wyświetlona 2:46. I mówię, to jest aż niemożliwe. Wydaje mi się, że mój telefon się zaciął, czy nie wiadomo co, a więc no, mówię, niemożliwe. I Alex nagle mi ucieka z pokoju, idzie do salonu i ja tak zerkam jednym okiem, patrzę, że on się bawi klockami. I tak mówię, Boże, Julka, no przecież coś tu jest nie tak. A że nie wiedziałam, czy jest to dokładnie dzień czy noc, bo mamy rolety zasłonięte do zera najczęściej w nocy. I w ogóle nie pomyślałam, żeby jakoś tak podminąć. No i pytam się, Lauren, która jest godzina? A Alex sam się siedzi i bo mój telefon chyba nie działa. On do mnie 20. Ja mówię, Lauren, która jest godzina? On do mnie znowu 20. Ja go tak dopiero budzę, pokaż mi swój telefon, bo mój się chyba zaciął. I on do mnie dopiero zerka i on mówi 7:40. I ja tam mówię, 7:40? No to trzeba wstawać, bo przecież ty idziesz do pracy. Wchodzę do salonu, Alex siedzi, bawi się klockami, ja podciągam rolety i jest ciemno, jak nie wiem, i tak dopiero nie. Wziąłam ten telefon Lauren i patrzę, on ma tą samą godzinę, to już była 3:00, tam 4 czy 5, tak, o Boże. I dopiero biorę Alexa i zajęło mi do 4:30 uśpienie go, bo on nie chciał zanieść i spać. Krzyczał jak oparzony i wzięliśmy go do nas do łóżka, pomiędzy nami, przytuliliśmy go, żeby, wiecie, czuł się bezpiecznie i no to nie chciał, no i nie wstawał, chodził do tego salonu w tej z powrotem i ja za nim, no wiecie, też nie przywiążę go do łóżka, jeśli był jakiś problem, i dałam mu wody i poszliśmy zrobić siusiu i normalnie od 3:00 nad ranem do 4:30 Alex robił po prostu w tej z powrotem wycieczki, ale najgorsze było to, że on był naprawdę niezmęczony, a nie zasnął jakoś inaczej niż zawsze. 21:30 spał, dlatego że Alex z reguły zawsze 20:30 już spał, a ostatnio coś nie chce zasypiać. Może też dlatego, że dużo dłużej jest jasno i on widzi, że póki słońce nie poszło spać, to dlaczego on ma iść spać? A więc latem to tak niestety wygląda. Ale no później w końcu tutaj był pomiędzy nami i ja mówię, chodź, ale się byłam taka zmęczona, to już było przed 4:00 i wiecie, ja walczyłam z samą sobą, żeby nie zasnąć, bo przecież ja byłam taka zmęczona, więc sobie usiadłam, przytuliłam go, tak, bo mówię, póki on nie śpi o 4:00 nad ranem, to ja nie mogę zasnąć, a więc po prostu była walka, ale na szczęście udało mu się zasnąć, on w końcu zdecydował, że on nie chce spać z nami, że on woli sam do swojego łóżka, wszedł sobie i usiadłam sobie tutaj w łóżku i czekałam, aż zaśnie, bo on jeszcze leżał w tym łóżku i on jeszcze gadał, a więc nie wiem, co go wzięło wczoraj, no ale na szczęście jakoś sytuacja opanowana, tyle że ja byłam po prostu padnięta i wstałam potem o 7:00 rano, dlatego że się znowu obudziłam, dlatego że on o 7:00 rano już był z powrotem u nas w łóżku, a więc on poszedł zasnąć do siebie o tej 4:00 i o tej 7:00 nie, czy o tej 6:00 do nas znowu przyszedł, a więc mi się już tu ciasno zrobiło i poszłam na kanapę i tak wstawiłam wodę na kawę o 7:00 rano i tak patrzę na ten czajnik, poszłam z powrotem na kanapę i o 8:40 się wszyscy obudziliśmy, a więc miałam jeszcze taką 1:40 na kanapie, słuchajcie, tak bym powiedziała, na sucho spałam, ale muszę Wam powiedzieć, że pierwszy raz mi nam się coś takiego zdarza. Ale na szczęście sytuacja opanowana, tylko najlepszy był z tym Lauren. Ja się go pytam, która jest godzina, a on do mnie 20. Ja mówię, Lauren, Boże, przestań mnie nawet denerwować, byłam taka zmęczona. I z powrotem, która jest godzina, no 20. No i potem patrzył, już wziął ten telefon i spojrzył się na ten telefon i on do mnie, że jest 8:20. No to ja, że trzeba wstawać, idę do tego salonu, ciemno jest, patrzę na ten jego telefon, a tam po 3:00. Po prostu rodzinka homolków. W ogóle zobaczcie, jak moje włosy wyglądają, bo wczoraj umyłam i nie czesałam ich.
Ja nic z nimi nie robiłam. Laurel najbardziej uwielbia, jak mam takie włosy naturalne. Jemu się takie najbardziej podobają. Jakbym w ogóle nie trzymała swoich włosów, to jemu by się najbardziej podobały. A więc tak, no teraz będziemy niedługo dzwonić do Agi. Zobaczymy, co tam robi. Może by do nas przyjechała dzisiaj na cały dzień, bo w sumie nie jest ciepło. W końcu pootwieram wszystkie okna w mieszkaniu, drzwi, żeby się przewietrzyło, bo na dworzu jest dwa razy przyjemniej niż w mieszkaniu. Teraz w mieszkaniu jest to takie ciepło, wiecie, skumulowane, ale chciałabym bardzo, żeby Aga mi porobiła zdjęcia do tej wyprzedaży, bo wczoraj próbowałam sama, ale to w lustrze nie wygląda, wiecie, super. A jakbym miała robić na samowyzwalaczu aparatem, to zanim bym złapała ostrość i tak dalej, to by mi zeszło przynajmniej półtorej godziny więcej. A Aga raz, dwa, trzy telefonem mi zrobi, wtedy będę miała gotowe. To odpalę jej, jak to się mówi, coś za pomoc i mam nadzieję, że się zgodzi, to by dzisiaj do nas przyjechała, bo ja bym bardzo chciała zrobić zdjęcia tych wszystkich ubrań na mnie, bardzo, bardzo, bo wtedy byście mieli zobaczyć, wiecie, mniej więcej, jakie ubrania noszę, jaką mam postawę, jak wyglądam, ile mam centymetrów, ile mam kilogramów, tak, to wtedy człowiekowi jest łatwiej wyobrazić sobie to. Ja zawsze, jak ktoś patrzy w internecie, że chce kupić sukienkę, czy coś, patrzy, że modelka ma 1,70 m i widzę, że u niej jest przed kolano, to ja wiem, że u mnie będzie za kolano, a więc to moim zdaniem jest bardzo fajne, a więc jak widzicie też, że u mnie coś jest krótkie, a wiecie, że wy jesteście dużo wyższy, to będziecie wiedziało, że u was będzie jeszcze krótsze i to wyglądało. A więc tak, ja się to zabieram, jeszcze mamy jeden filmik do zmontowania, mam nadzieję, że Aleks mi od rana pozwoli, wstawimy pranie. Oj, wiecie, tak na luzie i rozgadałam się, widzę tutaj, ale historia nocna musiała być. Jest po godzinie 11, my przyjechaliśmy, przywieźliśmy ze sobą Agę, która jest tam, bawi się z Aleksem. Ja właśnie wstawiam sobie wodę na drugą kawę, dlatego że wydaje mi się, że to tylko dzisiaj mnie uratuje. Muszę wam powiedzieć, że to naprawdę popadnięta. I zabieramy się za zdjęcia na wyprzedaż, dlatego że Aga mi pomoże. Będzie to o wiele sprawniej i szybciej, niż jak ja będę, mówię, męczyła się samą wyzwalaczem i to wszystko robiła. Chciałabym, aby te zdjęcia były przede wszystkim ładne i dokładne, bo nie chcę robić czego tak na odwal, tylko po to, żeby to sprzedać, dlatego że jeśli komuś coś nie będzie podobało, to ja wolałabym, żeby zdjęcie było na tyle dobre i na tyle odzwierciedlające daną rzecz, aby po prostu nikt się nie czuł potem rozczarowany tym, co dostał w paczce, bo to jest takie logiczne. No i tyle. Słuchajcie, później wyjdziemy jeszcze z pieskiem na spacerek, a teraz właśnie zrobię drugą kawkę i Aga tu się bawi sobie w klockach. Ale przez czas, jak ja się będę przebierać, ubierać, to akurat pomiędzy tym będziemy robić. Mam jeszcze trochę prasowania do zrobienia, dlatego że ostatnio zaczęłam prasować. Ja kiedyś nie pracowałam, to teraz prasuję. Ale to tylko tyle. Wczoraj sobie pięknie wieczorem posprzątałam całą kuchnię, kosze, wszystko, a więc super. Cieszę się, uwielbiam, kuchnia jest czysta. My właśnie wychodzimy, dzieciaki już są w samochodzie, dlatego że byliśmy z pieskiem, no i mówię, dobra, to już zostańcie, pakujcie się do samochodu, a ja tylko wskoczę wziąć moją torebkę, dlatego że jedziemy kupić jedzonko dla pieska do sklepu i może ja później wejdę, zobaczę kartę jedną pamięci, dlatego że cały czas przekładam te karty pamięci, wiecie, mam w sumie dwie na dwa aparaty i wydaje mi się, że brakuje mi, a też będziemy jechać na wakacje. Cały czas coś teraz robimy, te karty pamięci cały czas są pełne, nie zawsze mogę wszystko usuwać, a więc wydaje mi się, że po prostu wezmę i kupię sobie kartę pamięci również. Później wrócimy do domu, ja się troszkę ogarnę i chcemy nagrać jeden albo i dwa filmiki z Agą, włączymy Aleksie mi bajeczkę i jakoś tam postaramy się to nagrać, dlatego że wpadłam na świetny pomysł. Już kiedyś nagrywałyśmy taki jeden filmik i wam się bardzo spodobał, było dużo śmiechu, a więc stwierdziłam, że po prostu nagramy to jeszcze raz i zobaczymy, jak się przyjmie, a więc wyjedziemy do sklepu, później właśnie troszkę się ogarnę i zrobimy ten filmik. Cześć! Dobrze jesteście zapięci? Alek, zapięty jesteś? Trochę nie bardzo. Zobacz, jaki mam brudny samochód. Nie wiem, co się stało, był czysty i wydaje mi się, że to był jakiś wiatr czy coś, bo jest taki brudny. Może na myjnie pojedziemy. Tak wygląda dziecko, które obudziło mamę o 3 nad ranem. A jak Laurel przyszedł w południe, to mu to wszystko opowiedziałam i udawał, jakby w ogóle nie wiedział, co się stało. Myślał, że ta cała sytuacja trwała 5 minut, a trwała dużo dłużej. Parę godzin, tak, żeby być bardziej dokładną. Aleksowa? Aleksa, dasz mi sweter? Teraz
Nie, dobrze, za później skończyłaś ze zdjęciami. Jestem, właśnie skończyłyśmy nagrywać z Agą i zaraz idziemy pobiegać troszkę z Maksem i muszę wam powiedzieć, że nie sądziłam, że wyjdzie nam tak śmiesznie, jak wyszło. Naprawdę mega jestem zadowolona z efektu. Znaczy przynajmniej jak nagrywałyśmy. Przestańcie się kłócić! Przynajmniej z samego efektu wiecie, jak to nagrywałyśmy. Naprawdę nie sądziłam, że może wyjść tak zabawnie i że tak my się naśmiejemy, a więc mam nadzieję, że wy również będziecie mogli się śmiać. W tym samym czasie przede wszystkim mój duży Canon działał. Oczywiście na początku mi odmówił posłuszeństwa i właśnie dużo was mi spisało, że w momencie, jak on nie jest naładowany na full, to wtedy tak będzie robił. I rzeczywiście, bateria ładowała się wczoraj cały czas na full i działał. Filmował mi prawie 20 minut, a więc... Widocznie ten aparat działa tylko w momencie, jak ta bateria jest naładowana na full. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Mam nadzieję, że będzie ok. Jak nie, no to oddam go do serwisu, żeby może go obejrzeli mi. Może dam rodzicom, jak będą jechać do Polski. I zobaczymy. Tak, mam nadzieję, że będzie działać. Mam tutaj ekran, zapisałam. Dobrze, mam nadzieję, że to wyjdzie nam fajnie. Ja naśmiałam się, naprawdę łapka w górę, serio. Hejka! Śpię dzisiaj u Julki, a ona chyba coś tam odkleja, czy coś tam. No, dobra. No i to nie było przewidziane, że u niej śpię, ale spodobało mi się u niej. Tak jest fajnie u nas? Tak! Lepiej niż tak nudno siedzieć na kanapie i nic nie robisz. Co, Alex? Ci wykła? Co robisz? No. Nie, no to nie tak! Tak się wygląda, jak się budzi oczy. A mój! Ja mój! Się muje? A moje oczy. Alex, powiedz krowa. Krowa. Jak... Nie ma to jak się przygotowywać do prasowania. Ale poprasuję chociaż. No mam nadzieję. Wieczorem przed telewizorem. Wyjaś do mamy, że tutaj śpisz w ogóle? No jakby to powiedzieć. Twoja córka zdecydowała, że się rozwodzi z tobą i nie wraca do domu. Co? Jak to nie wraca do domu? Nie, nie wraca. A to ona ma do decydowania, czy ty? Zawsze żartuję, mama. Co? Żartuję, ale nie, nie wraca, śpi tutaj. Nie słyszę cię, Ciuciu. Mówię, że śpi tutaj. No co ty? Jeśli ci to nie przeszkadza. Julka ostatnio ma fazę na sprzątanie. Aga się za chwilę śmieje. Julka ostatnio ma fazę na sprzątanie. Agę! Aba, ja Agę! Alex właśnie śpiewa Vamos a la playa, o, 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 o. A playa, o, o, o. Tak, ja nocuję w tym domu. Postaram się nie oszaleć. Vamos a la playa, o, 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 o. A playa, o. Daj łapę. Nie zdążyła powiedzieć siad, on już siedział. Nie rusz. Nie rusz. Nie rusz. Leżeć, leżeć. Bro. Kochany piesio. Alex dzisiaj kupił sobie nową piłkę, bo miał już kilka. Alex, Max wszystkie zjadł. I mamy taką nową. Dobrze, że nie ma sąsiadów. Tak. Macie rację. Ja już zwariowałam! Słuchajcie, właśnie przyjechałam, bo zamówiliśmy sobie japońskie na wieczór i zobaczcie, jaką dostaliśmy w gratisie puszkę Coca-Coli. Graj o wakacje z Coca-Cola Mazury. No po prostu nie sądziłam. I to jeszcze nie, że miasto jest tylko po polsku. Cała puszka jest po polsku. Wszystko, wszystko jest po polsku. Tłuszcz, białko, sól, wszystko. Coca-Cola, PL. Proszę, szyki. Więc mamy polską puszkę.